Ten bilet na jeden mecz La Liga kosztuje 5000 zł, to chyba najdroższy bilet w Hiszpanii. Może nie jest najdroższy, ale na pewno najbardziej wyjątkowy. Dalej jestem w Katalonii, gdzie spotkałem się z wieloma piłkarzami FC Barcelony czy Girony. A dzisiaj będę to kontynuować. Pójdę na mecz Girony z Realem Sociedad. Pokażę wam, jak wygląda najdroższy VIP, ale też spotkamy się z zawodnikami, bo nasza wejściówka to gwarantuje. Przede wszystkim pokażę wam, co można dostać w cenie biletu, który kosztuje 5000 zł. W przeszłości byłem na VIP-ie na Euro 2020. Odwiedziłem też VIP na meczu Lecha Poznań i reprezentacji Polski. Dzisiaj przetestujemy jedzenie oraz atrakcje na stadionie Girony. Oprócz tego obejrzymy mecz i zobaczymy, jaka atmosfera panuje u lidera La Liga. Girona jest fenomenem tego sezonu, walczą cały czas o mistrzostwo Hiszpanii, a przed tym spotkaniem pokonali już Atletico Madryt i FC Barcelonę. To zwiastuje super widowisko, więc jedziemy na mecz. Dzisiaj, no będzie mocno, jedziemy zobaczyć kilka meczów jednego dnia. Generalnie z tego powstanie kilka różnych filmów. Ale w tym odcinku jedziemy na stadion Girony. Startujemy z miejscowości Sant Miquel Camp Major, bo tam tego samego dnia oglądaliśmy mecz hiszpańskiej B-klasy. Nasza podróż do Girony trwała godzinę i dojechaliśmy w okolice stadionu. Dojechaliśmy do kolejnej lokalizacji. Dzisiaj pokażemy wam bilet super VIP na mecz Girony. Piękne tutaj podziękowania dla teamu Pumy. W tle stadion. I zaraz będziemy podchodzić tam bliżej i zobaczymy, jak on się prezentuje. No dobrze, to jesteśmy pod stadionem. Mamy tutaj tak, jakieś kanapeczki, ale kanapki usiedliśmy. Są szaliki Girony. Kibice tutaj sobie spożywają trunki, że tak powiem. Jest do kupienia popcorn. Wiele stanowisk i tutaj rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. Strefa wygląda fajnie, ale my idziemy. Mamy mega ciekawe bilety do odebrania. Zanim wejdziemy na stadion, to sprawdzimy, czy kibice w Hiszpanii rozpoznają polskich piłkarzy na zdjęciu. Robert Lewandowski, right? Ja, Robert Lewandowski. It is Zieliński. Piotr Zieliński. Ok. Szczęsny. Wojtek Szczęsny. Ok. You know. Krychowiak. Krychowiak. Ok. It is... I don't recognize him. Arkadiusz. Milik, yeah? Milik, right. Very good. It's difficult, eh, this one. Nikola Zalewski. Matikas, of course. Matikas. Kibior? Kibior? Kibior, bardzo dobrze. I know him. Blaszczykowski? Blaszczykowski. Okay. This is all. Thank you very much. Thank you. Poszło naprawdę bardzo dobrze. Widać, że tutaj znają polskich piłkarzy, a my wchodzimy na obiekt. Subscribe. Jak byliśmy tutaj ostatnio na stadionie, co mieliśmy okazję go zwiedzać, Aleks nam powiedział, że będzie gdzieś czarny namiot i go już widzę stąd, więc zaraz odbieramy nasze wejściówki. Jestem mega ciekawy, jak będzie ten VIP wyglądał. Może być naprawdę bardzo mocny. Więc podeszliśmy do tych miłych pań, odebraliśmy opaskę i wchodzimy do środka. Thank you very much. Hello. A tu jest... Fajnie. Jedzonko. Więc weszliśmy na strefę VIP. Jeśli chodzi o Gironę, oczywiście tutaj wielkie podziękowania dla Pumy, która pomogła załatwić te wejściówki. No, wygląda to tak szczerze bombowo. Jest to Espai 1930, tak się nazywa to miejsce. Tutaj możemy zjeść, tutaj możemy się napić. Więc zapraszam na zwiedzanie tego miejsca. Więc po kolei wam opiszę, co na tej strefie się znajduje. Oczywiście jest piękny logotyp Girony, ale wydaje mi się, że najlepszym kąskiem, bo mamy bilety Player Zone, jest to, że możemy obserwować przez szybę, jak piłkarze przyjeżdżają na ośrodek, jak wysiadają ze swoich samochodów, a także z autokaru. Oczywiście jeszcze oni nie przyjechali, więc na spokojnie będziemy sobie obserwować to, co tutaj się dzieje. Mamy dostęp do jedzenia, mamy dostęp także do napojów, więc to jest na pewno duży plus. Oczywiście jest tutaj serwowane wiele różnych dań, ja tylko obserwuję, jak to wszystko wygląda. Dlatego zaraz stąd przejdziemy też na trybuny, żeby zobaczyć przede wszystkim, jakie mamy wejściówki. Generalnie mamy tutaj talerzyki i zobaczcie, takie mini hot dogi są serwowane. A wezmę sobie dwa, bo jestem duży facet. Na razie sobie to spróbujemy, ale widzę, że tutaj jeszcze są inne fajne rzeczy. Kiedy wcinaliśmy hot dogi, przyjechali sędziowie i zaraz po nich piłkarze Realu Sociedad. Przez szybę mogliśmy obserwować, jak wychodzą z autokaru i idą do szatni. Jedzonko wjeżdża aż miło. Ocenka? Mati mówi 10, ja mówię 10. Bardzo smaczne, bardzo smaczne, bardzo dużo różnorodnych dań. Fajnie spróbować trochę też nowych rzeczy, dlatego jemy dalej. Byłem po kolejne danie, ciekawie spakowane, a są to tosty. A gdzie masz ketchup? Nie ma ketchupu, ale i tak będzie super. Wasze zdrowie. Brzuchy napełnione, to idziemy dalej. Pan pięknie tutaj drzwi otworzył. Widział, że kamerę niosę. I idziemy, zobaczymy, którędy musimy iść. I wchodzimy na obiekt, na którym w sumie już byliśmy. I jesteśmy. Ale klimacik! Daj spokój.
Jesteśmy już na stadionie i czas w takim razie zobaczyć nasze miejsca. Zapraszam. Ruszyliśmy na dół trybuny, gdyż miejsca mamy w pierwszym rzędzie. Miejsca są naprawdę topowe, ja już to widziałem. Generalnie stadion i cały obiekt jest mega ładny. Jeśli ten obiekt się dzisiaj wypełni, to jestem przekonany, że będzie niesamowita atmosfera. Ja widzę nasze miejsca i powiem tak, chyba nie da się bliżej śledzić murawy, chyba nie da się bliżej widzieć zawodników i chyba nie da się być bliżej wyjścia z tunelu. No i to jest nasze miejsce. 45, siadamy sobie tutaj wygodnie w fotelu jak w kinie i będziemy oglądać piękny spektakl. Powiem wam tak, to jest sam środeczek. Naprawdę, to jest linia środkowa, zobaczcie sami. A tędy będą wychodzić piłkarze, czekajcie. Idą tam po schodach. Tak, ten pan. I wychodzą na murawę. Ja pierdzielę. Ten bilet jest wart naprawdę 900 euro. I na rozgrzewce pojawili się bramkarze, których widzieliśmy na treningu, jak byliśmy w Gironie podczas dnia. Oni się podpisali na koszulce i udało się mi zrobić z nimi także foto. Od razu po nich na rozgrzewce pojawili się też zawodnicy z pola. Więc jak widzieliście, piłkarze wybiegli na rozgrzewkę, piłkarze z Girony bardzo z bliska mogliśmy to obserwować. Oczywiście już wcześniej z nimi się widzieliśmy na treningu, ale fajnie ich było po raz kolejny zobaczyć na tym wyjeździe. Ja trzymam kciuki oczywiście za Girony i mam nadzieję, że ona dzisiaj wygra to spotkanie, które na pewno nie będzie łatwe, bo Real Sociedad gra bardzo dobrą piłkę. Wow, cały czas nie mogę uwierzyć, w którym miejscu siedzimy. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Gdy się nie dam. Mam nadzieję, że to jest taki content, który chcecie bardzo oglądać, bo no, nie jest to łatwo dostępne. I zaraz na rozgrzewce pojawili się też piłkarze Realu Sociedad. Kiedy rozgrzewka się skończyła, udało mi się zrobić zdjęcie Savio. Jest, jest. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo SQN i razem z nimi przygotowaliśmy dla Was niesamowitą promocję. Do mnie przyszły 4 książki, które także możecie sobie kupić podczas tej promocji, bo generalnie ta promocja jest, że płacicie za 3 książki, dostajecie 4. Do mnie przyszło Real Zwycięstwo jest wszystkim, Przed Madryt, przewodnik dla kibiców, proszę bardzo. Także Mbappé, Nie do zatrzymania. I Cristiano Ronaldo, czyli chłopiec, który wiedział, czego chce. Promka 4 za 3 obowiązuje na wszystkie książki wydawnictwa SQN. Generalnie zachęcam do korzystania, link do tej oferty znajduje się w opisie tego filmu. I pamiętajcie, że w koszyku musicie wpisać kod 4. No i wtedy najtańsza książka będzie dla Was za darmo. Zachęcam do korzystania i wracamy teraz dalej do naszej misji w Hiszpanii. Jak ta oprawa zajebiście wygląda, nie? To ja nie mam pytań, patrzcie to. W tym momencie rozpoczyna się wielki show. Jak to wygląda epicko, stary, w ogóle. Ja pierdzielę, to jest coś niesamowitego. Dawno nie poczułem takich emocji, dawno nie poczułem takich ciarek na ciele. Takie deszcze mi przeszły, jaka atmosfera! To jest coś pięknego! Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być! Ja! Nie wiem, jak to pisać widzowie. Nie wiem, jak to pisać. Piękny wyjazd i piękna historia się tutaj będzie pisać. A Girona jest liderem i mocno trzymam za nią kciuki. Więc zaczynamy, atmosferka, pierwszy gwizdek sędziego i dzieje się, ale tam doping idzie. Są też kibice Realu Sociedad, można pokazać tam. Stary, ale to jest blisko, to jest niewiarygodne, stary, turbo blisko. Ostatnio mecz Barcelony przy tym to jest pikuś. Zobacz! Tam to się nic nie działo. No nie, ale zobacz jak jesteśmy blisko, nie? Nie. Oj, kontuzja. Ładnie klepią na razie. Mamy już 5. minutę. Fajnie, szybko czas leci. Znaczy nie fajnie, że szybko, ale leci. To najważniejsze. Ale z bliska tutaj to naprawdę dziwnie wygląda. Cały stadion tak jakby kibicował. I teraz będzie znakomita okazja na strzelenie gola z rzutu wolnego. Bardzo blisko odległość. Więc zobaczymy, czy Girona zdobędzie gola w tej sytuacji. No, może być gol. Ja! Ale wyjął! Ej, ale dobra, powiemy wam widzowie,
generalnie obok nas siedzi dowbyk. Siedzi dowbyk, serio mówię wam, serio to wam mówię. Dowbyk to ukraiński piłkarz Girony, który przed meczem był królem strzelców La Liga. Zrobimy z nim foto w przerwie. No właśnie. Ja, znowu Girona bardzo blisko, mocno odcisną. Ale zobaczmy, to jeszcze nie koniec, jeszcze będzie jakaś rzutka w pole karne. Jest dobra piła. O, poszedł. To pograli. Gdzie ta piła? Gol! Yeah! Brawo! Zero, tak jest. Dziwna decyzja sędziego, gol został odwołany. Odgwizdali chyba jakąś rękę, nie wiem, 2 minuty wcześniej ona była, więc już kilka razy piłka zmieniała posiadaczów, jeśli chodzi o drużyny. Dziwna decyzja. To jest tak mocne, że on się dowbyk siedzi obok, to jest hit. Co? Co? Patrzy się na nas? 37 minuta meczu, na ten moment cały czas 0-0, chociaż już obie drużyny strzeliły po golu. Co prawda oba te gole nie zostały uznane przez sędziego, ale teraz Girona rusza z kolejnym atakiem i znowu sędzia tutaj wkracza i przerywa akcję. Mamy gwizdek na przerwę i postanowiłem podejść do Dowbyka, strzelić foto. Foto? I Mati też strzelił. Dobrze, w takim razie mamy przerwę, idziemy co zjeść, trwa... no przerwa. A udało się zdobyć, znaczy w sumie zrobić fotę z... Dowbykiem. Tak jest, zgadza się. Siedzi obok nas w sumie dwa siedzenia, więc to jest no, przemocne, przezabawne. W przerwie trochę pojedliśmy i wróciliśmy szybko na trybuny. Dobrze, to zaczęła się druga część spotkania. Generalnie tutaj też jest taka opcja, jak się siedzi, że no wiecie, jest zimno teraz w styczniu. No to rozdają kocyki, którymi można sobie okryć nogi. Zobaczmy Girona w ataku. Oj, był faul i wcześniej też był faul. Będzie rzut wolny, blisko odległość. Zobacz, jaką tam zabawę mają na trybunach. Bawią się tam na trybunach elegancko. Czy będzie brameczka z tego wolnego? Ruszy. I w mur, szkoda. Nie, nie, nie ma karnego, nie ma karnego. Wybiegli z ławki wszyscy. Podkręca się atmosfera na ostatnie 13 minut tego spotkania. Na pewno będzie interwencja VAR. Bo tam dwie takie sytuacje były. Jeden faul, a drugi, że też faul. Wyleciał. Bo nas widać na kamerze. Tak jest, widzieliście nas w telewizji. Widzieliście nas w telewizji, jak oglądacie. I proszę bardzo, Girona, Girona, Girona. Oj, nie wiem, czy nie było falu. Dawaj, 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 dawaj. Ja! Ja! Ja pierdzielę. Czyli w Madrycie trenera nie będzie. Nie będzie trenera w Madrycie. Zagotowało się. Będą kartki, posypią się kartki. Wyleciał już trener Girony. I teraz najprawdopodobniej też posypią się jakieś kartki. Dobra, 3 minuty do końca i teraz Girona będzie miała rzut wolny. Blisko odległość, 20 metrów. Yeah! Fajne zabrakło. Yeah! Nie no, ale przecież miał całą bramkę. Ale atmosferka jest top tutaj, nie? Bardzo przyjemnie się to ogląda. Koniec, 1-1. 0-0 znaczy się. To była niesamowita przygoda oglądać tutaj to spotkanie. Piękne miejsce, jeszcze obok nas siedział piłkarz Girony. To było w ogóle niesamowite. Jeszcze idziemy coś zjeść po meczu. Fajnie było, ale się skończyło. Więc zawijamy. A zawijamy do hotelu, bo już w następnym odcinku obejrzymy mecz najgorszej drużyny w Hiszpanii, która straciła w sezonie 148 goli. Ten film pojawi się w czwartek o godzinie 14:30, więc kliknij taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, aby tego nie przegapić.